Po kilku latach posuchy w końcu myślę, że mamy zespół, który może aspirować śmiało o medale. Będziemy na pewno do tego zmierzali. Dzisiejszy mecz faktycznie, wynik może sugerować, że było dosyć łatwo, natomiast mamy w pamięci na pewno ostatni mecz sezonu ubiegłego, gdzie tak naprawdę gdybyśmy wygrali 2-0, to moglibyśmy mieć ten brązowy medal upragniony, natomiast przegraliśmy, dlatego no może nie pałaliśmy żądą rewanżu, ale było oczywiście miło ich pokonać, no i mam nadzieję, że jest to dobry zwiastun nowego sezonu. A jak przygotowaliście się nowego sezonu? Czy były jakieś wzmocnienia, czy po prostu budowaliście kadrę? Tak, faktycznie przyszło kilka nowych osób, które dzisiaj też miały możliwość zaprezentować się na boisku. Są one jak najbardziej wzmocnieniami dla nas, więc uważam, że mamy silniejszy zespół niż w zeszłym sezonie. I tak jak wspomniałem przy okazji pierwszego pytania, uważam, że dzięki tym wzmocnieniom między innymi możemy włączyć się do walki o medale. No i do tego będziemy zmierzali. A pana indywidualne cele i marzenia w tym sezonie? Dotrwać w zdrowiu do końca sezonu, bez kontuzji. I tego życzę wszystkim uczestnikom.